Cześć, wam mówi znowu Szymek. Dzisiaj zrobimy sobie projekt od początku w nowym folderze w Open Tools kompilacji z 5 stycznia 2009 roku. Ale zrobimy manualnie, bo domyślnie nasz Open Tools zapisuje w sandbox projekty. I tutaj chciałem sprawdzić jedną rzecz. O, tutaj widzę lokalizację do pliku FMPEG, jak renderujecie, ale nie na tym się skupmy. O, normalnie, jak macie Project Settings, możecie wybrać katalog. Ja chciałbym sobie utworzyć katalog domyślnie, bo musimy zrobić test, jak to się zapisuje Open Tools. Animacja twarzy. Muszę zrobić poprawnie projekt, moi drodzy. Ja na przykład robię coś takiego. New project, dajemy naprzód. Ja sobie nazwę go animacja twarzy. Dlatego, żeby nie było bałaganu. Tutaj może trochę się zawiesić na 50 sekund. Wcześniej, niestety, tak to niestety w tym programie jest. Nie, że program się zawiesza, ale jak ustawiam tu ścieżkę do tych zewnętrznych plików, to tutaj się zawiesza czasami. Ważną uwagę chciałbym skierować do was, jak zaznaczacie level, strip, musi być jego początek zaznaczony. Jak zapisujecie cały projekt, nie możecie byle jak level strip zaznaczyć. Dobra, animacja twarzy to nasz katalog. To samo ze wszystkimi plikami. Nie chciałem dawać test 1, test 2, test 3, bo bym się pogubił, gdzie co jest. Człowiek sobie lepiej kojarzy w ten sposób. Dobra, to się nazywa animacja twarzy. I teraz będę robił coś takiego, save all. I też nazwiemy go, to jest sandbox. Musimy zmienić, wchodząc do mojego komputera i wybierając ten katalog. Nazwiemy go animacja twarzy. Dzięki temu powinny być zapisane wszystkie pliki, ale ponieważ na razie nic nie rysowaliśmy, to możliwe, że chyba... Nie, powinno się pojawić, zaczekajcie. No bo nie ma jeszcze tego. Nie namalowaliśmy nic i nie zapisał się plik levelu. Dopiero jak zacznę coś malować, to powinno się pojawić. I tu ważna notka dla was. Zaraz o tym od razu powiem. Mamy nasz level strip. Ja sobie go skopiuję, dam paste, insert. Możemy dzięki temu od razu zmodyfikować jego kształt. Narzędzie pinch jest super. Manual, jak ustawimy, to pojawi się ten indykator. To jest dość ciekawe, powiem wam, to narzędzie. Dobra, możemy dzięki temu brew zanimować. To co mogę tu przeciągnąć, ale uwaga teraz. Przy zapisywaniu musi być początek tego zaznaczony. Save all. Nie możecie tu zaznaczyć ani na samym dole, bo wtedy wasz level strip napotka problemy albo całkowicie wymarzy wam wszystkie klatki. Od razu chciałam o tym powiedzieć. Teraz się zapisuje nasz plik level strip. Ma 5 kB. Teraz sobie zrobimy z tym copy, paste, insert. Zmodyfikujemy to jeszcze bardziej. O nie. Nie podoba mi się to.
Nie przejmujcie się, bo możecie również tą końcówkę przeciągnąć. Chyba wiem, czemu mi tak dziwnie zaznacza. Moment, chwilę, bo możecie użyć również narzędzia tego. To trzeba przeciągnąć tu, bo wtedy możecie użyć wypełniacza. Okej, dobra, teraz sobie przeciągnę tu. A broń Boże, byście zapisywali projekt zaznaczając myszką ostatni level strip. Jak już mówiłem, ma być początek jego zaznaczenia. I wtedy dajcie save all. Copy, paste, insert. Potem sobie możecie pokolorować. To nie jest teraz takie istotne. Tutaj możecie krzywe Beziera też użyć. Bo to jest tak jakby oparte na grafice wektorowej. Japońska firma Ghibli rozwija ten program. Na wirtualnie, nie, sobie gadam za głupotę. Na stronie dobre programy jest ten program, ale nie ma wersji najnowszej. Teraz jest 1.2.1. Ja sobie obrałem najnowszą kompilację, bo ma poprawki. Okej, dobra, przeciągamy teraz lewym przyciskiem myszki. Przeciągamy tu nasz level strip i mamy naszą animację. Proszę was, jak zapisujecie, ma być zaznaczony początek level strip. To jest ważne przy zapisywaniu plików. Dobra, teraz popatrzę się. To ma 5 kB. Jak zapiszę, to będzie miał save all. A jeszcze jedna rzecz, moi drodzy. Jeszcze wam pokażę, jak będziecie musieli załadować wasz projekt. Czasami trzeba poczekać około 50 sekund, aż program projekt zapisze. Zwłaszcza możecie odczuć, jak macie twardy dysk. Ojejku, rzeczywiście teraz... Nie zajęło mu długo, ale teraz mamy... Zaraz, 11 kB, zgadza się. A teraz zrobimy test. Sprawdźcie też, jak się wasz projekt nazywa, bo tutaj jest kilka różnych projektów. To jest wasza animacja twarzy i teraz wyjdziemy z programu. O kurczę. Tutaj jakaś osoba mówiła, ale nie będę teraz słuchał tego, bo nie mam czasu. Dobra, Open Tools. I uwaga, teraz wam, moi drodzy, pokażę, jak macie załadować wasz projekt. Upewnijcie się, że macie ten katalog zaznaczony. Mam nadzieję, że nie wystąpią błędy. Load scene. Musicie przejść nie tu, ponieważ my nie zapisywaliśmy tu, tylko do mojego komputera. To jest nasz katalog, na którym musimy się skupić. Na wszelki wypadek sprawdzę, tak, tutaj, bo to należy do sandboxa, to jest nasz katalog. Proszę was, jak zapisujecie projekt, upewnijcie się, że na samym początku level strip zaznaczacie, bo dopiero potem dajecie save all. Zanim skończę, pokażę, jak ustawić onion skin. Możecie kilka razy tu kliknąć, dzięki temu będziecie mieli wiele podglądów na każdej klatce. Jeszcze od razu wyjaśnię, bo jak tutaj zaznaczamy, to możemy mieć podgląd do onion skin. On tu pamięta jako szablon, że on nie znika, onion skin, nawet jak jesteście na innej klatce. Ta kropeczka mówi nam, że możemy nawet na innej klatce edytować ten onion skin, który jest związany z klatką 3. Bo tu na przykład ta kropeczka nam mówi na środku, że onion skin ma związek z pierwszą klatką, a nie drugą. Bo ta kropeczka po lewej stronie jakby była zostawiona tu, a edytowalibyśmy klatkę 3. To onion skin traktuje to jako szablon i mówi nam, że w
podgląd na związek z klatką piersią, nawet jak jesteśmy na klatce 4. A teraz o nią skin przeźroczystość. Przeźroczystość, moi drodzy, ustawiacie w preferencjach. Wartość niska, jak klikniecie Enter, to będziecie mniejszy. Wartość wysoka, jak klikniecie Enter, to będzie jaśniejszy. Ja lubię mieć na 95. Tu macie kolor ustawiany. Tutaj można zaznaczyć opcję okaż onion skin odczas playbacku. Uchyl onion skin dla rysunków referencyjnych i shift i trace. Dobra, zapiszemy sobie na projekt. Save all. Proszę was, jak zapisujecie, zaznaczajcie pierwszy level. Nie zaznaczajcie na końcu, bo projekt wtedy się nie zapisze prawidłowo i zgubicie wasz projekt. Mam nadzieję, że jakoś wam pomogłem i życzę wam miłego dnia. Tu jest nasz rozmiar pliku. I wypoczywajcie dobrze. Szczęśliwego nowego roku wam życzę, moi drodzy, drodzy państwo, użytkownicy YouTube oraz ludzie, którzy się interesują grafiką komputerową, animacją i amatorzy, którzy zaczynają przygodę. Sorry, jeśli mówię niewyraźnie, ale nie miejcie mi za złe. Używam mikrofonu Audio-Technica do nagrywania. Mikrofon pojemnościowy.